Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Yo soy Małgosia y hoy vamos a ver el vocabulario de los juguetes i los juegos. Witam Was serdecznie, ja nazywam się Małgorzata Kawczyńska, a dzisiaj sobie zobaczymy słówka związane z zabawkami oraz grami, zabawami. I to jest już druga część, dlatego że wczoraj też opublikowałam jeden filmik na ten temat. A dlaczego ten temat? Bo oczywiście wczoraj był Dzień Dziecka i tak jak powiedziałam, w tym tygodniu jeszcze będzie więcej takich filmików, więcej słówek związanych z grami, z zabawami, z dziećmi, więc mam nadzieję, że spodobają Wam się. Jeżeli oczywiście nie widzieliście tamtego wcześniejszego filmiku, no to zachęcam Was serdecznie. Tutaj gdzieś Wam podlinkuję ten filmik. Przedstawię się dla osób, które mnie nie znają. Ja nazywam się Małgorzata Kawczyńska, uczę już od przeszło 15 lat języka hiszpańskiego. Jestem również autorką kursów online, słownika, koniugatora i innych produktów online, takich jak zeszyty ćwiczeń, fiszki. Oczywiście wszystkie informacje znajdziecie w moim sklepie i na moich stronach www. A linki oczywiście w opisie do tego filmu. Muszę jeszcze wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy. W związku z tym, że w tym tygodniu był Dzień Dziecka, no to aż do 5 czerwca trwa promocja na moje wszystkie produkty online na hasło Dzień Dziecka. Ten kod promocyjny musicie wpisać przy zakupie danego kursu czy innego produktu online, gdyż w sklepie ceny są normalne, nie są pomniejszone. Dopiero jak wpiszecie ten kod przy zakupie, no to cena zostanie pomniejszona aż o 20%, a strona, na której są wszystkie produkty online, to kursy.ma-kawczyńska.com i oczywiście ta strona też znajduje się w opisie pod tym filmem. Jeszcze bardzo ważna kwestia może, ten filmik dotyczy języka hiszpańskiego, ale ta promocja też dotyczy innych moich kursów online, na przykład takich dla osób, które chcą tworzyć własne produkty online, własne kursy online, gdyż też już od wielu lat uczę inne osoby, jak tworzyć własne kursy online, własne produkty online i jak je sprzedawać, a przede wszystkim jak zautomatyzować cały proces. Więc hasło Dzień Dziecka jest na wszystkie moje produkty online. Oczywiście nie dotyczy lekcji przez Skype'a, ale wszystkie inne kursy, zeszyty, e-booki, to jak najbardziej skorzystajcie, gdyż tylko do 5 czerwca jest ta promocja. A dzisiaj mamy drugą część słówek związanych z zabawkami, bo juguetes to są zabawki. Powtórzę. Juguetes, juguetes, a juegos to są zabawy, gry. Powtórzę. Juegos, juegos. No i zobaczmy, jakie słówka tutaj mamy. Na poprzednim filmiku, jeżeli oglądaliście, powiedziałam, jak jest pluszowy miś, czyli, pamiętacie? El osito de peluche. A tutaj mamy słówko los peluches. Los peluches, czyli pluszaki, pluszowe zabawki. Następne słówko to la pelota. La pelota, czyli piłka. A na piłkę nożną powiemy el balón. El balón albo el balón de fútbol. El balón de fútbol. Kolejne słówko to el cubo. El cubo, czyli wiadro. I la pala. La pala, czyli łopata. Kolejne słówko to los columpios. Los columpios, huśtawki. I el tobogán. El tobogán, czyli zjeżdżalnia. Dzieci też, a szczególnie chłopcy, lubią się bawić samochodzikami, czyli los coches. Los coches, samochody. El avión. El avión, samolot. El tren. El tren, pociąg. El domino. El domino, czyli domino.
I kolejne słówko dotyczy pewnej gry. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w poprzednim filmiku powiedziałam, że gra planszowa to El Juego de Mesa. Również podałam Wam słówko plansza, czyli El Tablero. I powiedziałam, jak jest kostka, czyli El Dado oraz pionek albo żeton, czyli La Ficha. Te wszystkie słówka znajdziecie w poprzednim filmiku. Pamiętajcie, zajrzyjcie do niego, zobaczcie słówka, nauczcie się ich. A dzisiaj mamy słówko, które dotyczy popularnej bardzo gry, czyli Chińczyk. El Parchís. El Parchís. I kolejne słówko. El Ajedrez. El Ajedrez. Czyli szachy. No i możemy też grać w karty, a karty do gry to Las Cartas. Las Cartas. Kolejne słówko to rzutki albo strzałki. Los Dardos. Los Dardos. A grać w strzałki to Jugar a los Dardos. Jugar a los Dardos. Gra wideo to El Videojuego. El Videojuego. No i żeby grać w taką grę, to przyda się El Ordenador. El Ordenador, czyli komputer i konsola do gier, czyli La Videoconsola. La Videoconsola. Powtórzę teraz jeszcze raz wszystkie słówka, ale tylko już po hiszpańsku, bez tłumaczenia. Los Peluches. Los Peluches. La Pelota. La Pelota. El Balón. El Balón. El Balón de Fútbol. El Balón de Fútbol. El Cubo. El Cubo. La Pala. La Pala. Los Columpios. Los Columpios. El Tobogán. El Tobogán. Los Coches. Los Coches. El Avión. El Avión. El Tren. El Tren. El Dominó. El Dominó. El Parchís. El Parchís. El Ajedrez. El Ajedrez. Las Cartas. Las Cartas. Los Dardos. Los Dardos. Jugar a los Dardos. Jugar a los Dardos. El Videojuego. El Videojuego. El Ordenador. El Ordenador. La Videoconsola. La Videoconsola. To już wszystkie słówka na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobała Ci się ta mini lekcja i że nauczyłaś się czegoś nowego, jakichś nowych słówek. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zaczniesz mnie subskrybować. Pamiętaj, jest to bardzo ważne, żeby włączyć też sobie dzwoneczek, gdyż wtedy od razu dostaniesz powiadomienie, jak opublikuję nową lekcję, nowy filmik, a publikuję dosyć często, więc warto być na bieżąco i warto mnie obserwować, subskrybować. Bardzo dziękuję za uwagę. Pamiętaj też, że wszystkie słówka i gramatykę możesz przećwiczyć na moich kursach online, a teraz jest szczególna okazja, bo wszystkie moje produkty online są tańsze o 20% na hasło Dzień Dziecka. Oczywiście wszystkie informacje znajdziesz w opisie do tego filmu. Bardzo dziękuję jeszcze raz za uwagę. Zapraszam na kolejne filmiki. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos pronto. Saludos!